czwarta edycja turnieju Pingla Cup z Krzatów. Zdradzę pewną tajemnicę. Myśmy już ten wstęp przed chwilą przerabiali, ale nie był podłączony mikrofon, nic się nie nagrało, więc musimy to zrobić jeszcze raz. Powiedzcie, jak macie na imię? Mateusz. Staś. Marek Linowski, jestem z Nadarzyna. Tak, jesteście z Nadarzyna, to widać po waszych koszulkach. Pytałem was już wcześniej, czy razem trenujecie, to potwierdziliście, że razem trenujecie. A powiedzcie mi, ile razy w tygodniu trenujecie? Sześć. Sześć, łącznie z sobotą. Sześć. To dużo, to codziennie, tak? Razem z sobotą. Jak trenujecie, to czy trening tenisa stołowego taki jest męczący, czy jest trudny? No, nie do końca, ale jest bardzo. Tak, jest. Ja się bardzo męczę. Ty się bardzo męczysz, tak? Ale jak przychodzicie codziennie, 6 razy w tygodniu, to znaczy, że lubicie grać ping-ponga? Tak. A zdradźcie mi też, kto jest waszym trenerem w klubie? Piotr Witkowski. Trener Piotr Witkowski. Okej, trener Witkowski. Jeszcze pani Magda. Jeszcze pani Magda. Okej, więc trener Piotrek i pani Magda. A czy macie jakichś swoich ulubionych zawodników, którzy grają na światowym poziomie? Nie wiem. Nie, raczej nie. Raczej nie. Ale czy mamy jakiś co? Czy macie jakichś ulubionych zawodników, których lubicie oglądać, takich z czołówki świata? Mam. Mizutani. Jun Mizutani, tak? Najlepszy Japończyk. A wy? Ja Jun Mizutani, Harimoto. Harimoto też, aha. Timo Boll i Harimoto. Timo Boll też i Harimoto, czyli Timo Boll, zawodnik leworęczny. Czy ktoś z was gra lewą ręką? Ja gram lewą ręką. A to... A okej, okay, to dlatego Harimoto i dlatego Timo Boll. Dobrze, to ja wam życzę, żebyście poprzez treningi 6 razy w tygodniu, a potem może nawet częściej, żebyście osiągnęli co najmniej taki poziom jak Timo Boll i Harimoto. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Też bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Dziękuję.